Szczęść Boże, coś wam powiem. Burza wywołuje w ludziach pewien lęk. Boją się piorunów, błyskawic, szalejącego wiatru. Chcą przeczekać ten moment, aż znów zrobi się spokojnie. Lęk, który się wyłania, paraliżuje, nie daje zrobić jakiegoś kroku, bo myśli się, że można pogorszyć sytuację. Zawołanie uczniów, Panie, czy cię to nie obchodzi, że giniemy? Jest wołaniem wynikającym ze strachu. Nie jedna burza jednak dokonuje się w naszym życiu, która potrzebuje interwencji z zewnątrz. Jednak my tego nie widzimy. Nie dostrzegamy obecności Pana, który cicho stoi obok nas. Dzisiejsza Ewangelia dla wielu ludzi jest źródłem nadziei. Choćbyśmy znaleźli się w samym środku cyklonu, nie zginiemy, jeśli będziemy się trzymać Pana. Odczucie lęku towarzyszy nam, gdy patrzymy na nasz Kościół. Wydaje nam się, że ginie, topi się, upada. Ten lęk to dobry znak, bo mówi on, że na Kościele nam zależy, że go nie opuściliśmy i że go kochamy. Dopóki nie wyrzuciliśmy z Kościoła samego Chrystusa, nic złego się nie stanie. Możemy doświadczyć kilku potłuczeń i zadrapań, ale nie upadku. W obliczu burz życia chrześcijanin może przyjąć postawę, która oczekuje ciągłej, stałej, bezpośredniej interwencji Pana Boga. Albo mieć postawę wiary. Trzeba jednak przestać być dzieckiem, które złości się, że ojciec nie zwraca na nie uwagi, choć jest obok. Raczej mamy być dzieckiem, które ufa, że w razie problemów ojciec zareaguje. Przecież on zawsze czujnym okiem spogląda na nasze działania. Właśnie w tych naszych burzach powinniśmy iść do Pana, schronić się w Nim, ponieważ zawsze jest blisko. Jednak w nas pojawia się wątpliwość, czy stać nas na takie zaufanie. Gdy wydaje nam się, że nic Boga nie obchodzi, nasze zmaganie się i walka, wtedy w naszych modlitwach jest wiele pretensji i żalu. Ciągle tylko jakieś roszczenia. Z każdym dniem, im bardziej czujemy, że zrobiliśmy kolejny krok, by swoją wiarę pogłębić, tym samym widzimy w nas więcej niepokoju. Można powiedzieć, że im więcej wiary, tym mniej wiary. Bo docieramy do przestrzeni dla nas jeszcze nieznanych. Jezus pragnie, byśmy ufali bezgranicznie. On jest przy nas. Kiedy życie ściąga nas w otchłań, a rozpacz zalewa nasze serce, to ufając Jezusowi, wyciągajmy ku Niemu nasze dłonie z pełną ufnością. On nie pokona naszego lęku za nas. On pozwoli nam przejść przez to wszystko u swego boku. Carlo Maria Martini mówi, że strach i ufność nigdy nie chodzą ze sobą w parze. Lęki są sprawdzianem naszej ufności Bogu. Rodzą się z wyrachowania i zamknięcia się w sobie samym, w nieufności Bogu. Potwierdzeniem takiego stanu są słowa świętej Katarzyny Sienańskiej. Ci, którzy pokładają nadzieję w sobie samych, boją się zawsze. Lękają się własnego cienia i pytają ciągle, czy nie zabraknie im nieba i ziemi. Jezus dziś mówi, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? No właśnie, nasza wiara wielokrotnie i na różne sposoby jest i będzie wystawiana na próbę. I nieraz sami będziemy zaskoczeni swoimi decyzjami. Jedne będą podejmowane odważnie, a inne z wielkim lękiem. Pójście za Jezusem jest odważnym krokiem, bo niczego w tym nie tracę, a patrząc w przyszłość mogę zyskać wieczność w chwale. Natomiast wytrwanie w tej drodze wiary to już inna kwestia, której dużo zależy od tego, jak bardzo oddam swoje życie Panu Bogu.